Czym jest szczęście? No i teraz to jest rozdźwięk pomiędzy tym, co ja uważam za szczęście, czy czym może być szczęście, dlatego że no właśnie e, istnieją różnorodności definicyjne, wynikające z trudności uchwycenia tak złożonego zjawiska. I e, mamy. Taką jedną z koncepcji, która mówi, że powinniśmy identyfikować coś, co nazywa się o bardzo mądrze poznawczym odniesieniem szczęścia. I to nie jest nic innego, jak to, jak my sami rozumiemy szczęście. I jednemu z badaczy udało się wyodrębnić kilka takich sposobów rozumienia szczęścia, i cóż, i okazuje się, że nie tylko możemy różnie rozumieć szczęście, ale też to, jak je rozumiemy w sposób dla nas niezauważalny, może regulować nasze życie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś na przykład uważa, że szczęście jest czymś nieosiągalnym, pewnym ideałem, do którego należy dążyć, ale ideał rozumie jako coś z definicji nieosiągalnego, to będzie żył. Inaczej i jego satysfakcja z życia będzie na trochę innym poziomie niż ktoś, kto będzie uważał, że szczęście jest e, taką maksymalizacją przyjemności w życiu, albo ktoś, kto będzie uważał, że szczęście jest takim zadowoleniem z tego, co się ma i kim się jest. Więc mogą być różne definicje szczęścia, które mało tego okazuje się, że mają znaczenie dlatego czy i jak człowiek jest szczęśliwy. Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. Ja bym powiedział może tak, że definicji szczęścia jest tyle, ile jest ludzi. Właśnie każdy z nas ma jakąś osobistą definicję szczęścia. Dla jednych to będzie oczywiście zdrowie, nie wiem, majątność, e, e, pogoda, uroda. A, a mnie najbliższa jest taka definicja Jacka Brown'a, że szczęście to nie jest brak problemu, to jest umiejętność radzenia się z nim. Powołuję się na, na takiego mądrzejszego od siebie, I, 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 i o to mi chodzi też, żeby, żebyśmy spróbowali też na to szczęście popatrzeć z takich przestrzeni trochę filozoficzno mądrościowych bo myślę, że to jest, to jest istota. Każdy z nas ma trochę inne poczucie szczęścia, bycia szczęśliwym, może jeszcze inaczej bycia szczęśliwym. E, bo myślę też, że szczęście e, to jest coś, co jest. Ja nie chcę powiedzieć chwilowe, bo to jest złe słowo, ale takie. Nie wiem, czy to moje porównanie będzie. Będzie takie adek, adekwatne, ale dla mnie szczęście to jest tak jak święto w kalendarzu. To znaczy, jest mnóstwo 360 parę dni normalnych, takich, ale są takie momenty jak niedziela, jak święty, jak Boże Narodzenie, jak urodziny. Takie, takie punkty, czy takie doświadczenia, na zimie ogólnopiękna, czy poczucia spełnienia, zadowolenia które gdzieś wchodzą, w, z różnych powodów zresztą, w taką powszedność naszego życia. A ja sobie myślę, że to, co mówisz, bardzo pięknie się wpisuje w jeden ze sposobów ujmowania szczęścia w psychologii. Mianowicie tam się mówi o tym, że jeśli mówimy o szczęściu, to mówimy o takiej trójpoziomowości, dlatego że tak, Jednym, tym takim naj, najprostszym, najbardziej oczywistym poziomem jest właśnie to doświadczanie przyjemności, to co ładnie się hedonizmem z Greki zwie. I to doświadczanie przyjemności, to co powiedziałeś. Ono nie może trwać nieustannie. Gdyby trwało nieustannie, byłoby wyczerpujące dla nas. Radość nie może trwać nieustannie. I to muszą być takie momenty, prawda, kiedy jesteśmy radośni, kiedy się cieszymy. To jest ten pierwszy poziom takiego doświadczania i nawet nie musimy sobie zdawać sprawy z tego, że my się tak bardzo cieszymy. Później jest drugi poziom. To jest właśnie taki poziom przez psychologię bardzo badany. To jest taki poziom uświadamiania sobie tego czy ja jestem szczęśliwa, czy ja nie jestem szczęśliwa? Na jakim poziomie jest moja satysfakcja? A właściwie dlaczego ja jestem szczęśliwa, a dlaczego jestem nieszczęśliwa? Czyli takie powiedzielibyśmy umysłowe opracowywanie tych swoich doznań, tych swoich planów, tych osiągnięć, powodzeń i niepowodzeń. Ale jest też trzeci poziom szczęścia i on jest tutaj zwany takim eudaimonicznym. On już jest ta, z takimi um, celami, cnotami yy, związany, czyli człowiek. Na, nie tylko, że nie musi się czuć radośnie, nawet może mu być smutno, ale może mieć takie poczucie, że na przykład robi coś dobrego. To już jest bardzo związane z wartościami, z sensem życia, z takim ustalaniem priorytetów, i wtedy ten człowiek żyje na przykład ideą i realizuje się w tym. I stąd myślę, że tak jak powiedziałeś wcześniej, każdy z nas na tych trzech poziomach niewątpliwie jest w trochę innym miejscu ustawiony, ale są chyba jednak właśnie takie, jakby trzy, no, no właśnie poziomy, jak się mówi, czy trzy aspekty, na których my się jakoś tam sytuujemy i to nas łączy, że i ta przyjemność, i ta zdolność takiej refleksji nad przyjemnością, i zdolność wychodzenia poza własne przyjemności, czyli może coś być trudne, uwierające, a ja umiem powiedzieć, warto to robić. Więcej, tak jak mówisz, ale poczucie szczęścia ma jeszcze jakby inne poziomy. My oczywiście, kiedy mówimy o poczuciu szczęścia, to myślimy o własnym, jakby nazwijmy to zadowoleniu. Tak to powiem. Ale powodem mojego szczęścia, czy poczucia bycia szczęśliwym jest, może być, może nawet powinno być. Doświadczenie zadowolenia mojego bliźniego. Dzięki mnie, czy poprzez mnie. Jestem szczęśliwy, to, co powiedziałaś, bo zrobiłem dobrze, bo ofiarowałem dobro. I jeszcze jedna taka przestrzeń to jest czas. Bo my bardzo często, szczęście, jakby trochę ograniczamy do teraz. Teraz się czujesz szczęśliwy. Ale jeśli tak dobrze popatrzeć, to, to warto czasem po. Powiedz do tyłu, ileż było takich szczęśliwych momentów w przeszłości, z jakiegoś powodu. Jakby powodem mojego szczęścia nie jest tylko teraźniejszość, a jest także przeszłość, wspomnienie, doświadczenie, przeżycie. Że to nawet to, co wtedy było, nazwijmy to trudne czy przykre, no, wyszło jednak na dobre. Przyniosło jakiś. Pożytek w moim życiu. Szczęście nie jest czymś, co przychodzi gotowe. Ono pochodzi z Twoich własnych działań. Więcej powodem szczęścia może być moja przyszłość. To, co się dopiero wydarzy. E, 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 jakiś plan na życie. E, e, ja, i coś, co, co jest celem, do czego dążę. Jestem szczęśliwy, bo zmierzam w tym zaplanowanym przeze mnie. Celu, osiągnięciu i, 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 i jakiejś realizacji pewnego, pewnego życiowego pomysłu. Ta, to szczęście, jakby w takich kategoriach i czasu, i jakby dedykacji i wobec mnie, jak i wobec bliźniego. Ten bliźni, czy dobro wobec bliźniego, może być także dla mnie powodem, czy przyczyną bycia szczęśliwym. Szczęśliwa to rzecz raczej dawać, aniżeli brać. Tak, jak najbardziej. Ja bym to umieściła właśnie w tej takiej trzeciej, na tym trzecim poziomie, takim najwyższym, jak najbardziej. Ale jeszcze jedna rzecz, bo nasunąłeś mi tutaj. Yy, myślę, że to jest takie pożyteczne, codzienne nawet narzędzie yy, doświadczania, jeśli nie szczęścia na tym najwyższym poziomie, to radości. Bo przypomniały mi się takie badania, w których proszono ludzi, żeby przypomnieli sobie coś co czyniło ich nieszczęśliwymi w nieodległym czasie i dawno temu i żeby po tym przypomnieniu sobie określali poziom szczęścia i to jest ten czas o którym mówisz że jeśli przypominali sobie dawne wydarzenia to czuli się bardziej szczęśliwi niż jeśli przypominali sobie niedawne wydarzenia no bo my dopiero z dystansu możemy nie tylko jakby z własnymi emocjami sobie poradzić ale też możemy zastanowić się czy to jednak nie miało jakiegoś sensu? Czy to w tej perspektywie czasowej nie dodało, chociażby na tym najwyższym poziomie, moje, mimo że na przykład, nie wiem, bolało, że było nieprzyjemne, czyli na tym pierwszym poziomie nie mówilibyśmy o szczęściu, ale było to po coś. I w tej długiej perspektywie czasowej dało to taki zwrot, że na przykład mam dobre relacje z kimś, że na przykład e, umiem sobie radzić w trudnych sytuacjach, bo, nie wiem, y, wiem po co to jest. I ta wspomniana przez Ciebie perspektywa czasowa, myślę, że kiedy mówimy o doświadczaniu szczęścia, musi być brana pod uwagę, dlatego, że szczęście na teraz to będzie ten hedonizm, czy jest mi przyjemnie, jest. dobrze, ale to, 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 to rzutowanie jest. się prawda, w przyszłość, to już musi być związane właśnie z taką umiejętnością refleksji. Bo myślę, idąc swoim tropem, myślę sobie, że też my Trochę tak my, my, nie do końca dobrze rozumiemy pojęcie szczęścia, bo ono bardzo często jest zrozumiane tylko na tym płaszczyźnie zadowolenia, tego chwilowego, tej chwilowej przyjemności, a to jest zwykle krótkotrwałe. E, szczęście jest jednak pe, pe, pewnym doświadczeniem e, no w czasie jednak wiem, ugruntowanym. Jakoś w czasie osadzonym. Os, osadzonym. No, właśnie, w czasie osadzonym. I jeszcze jest jednak y, 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 dla mnie taka, nie wiem, składowa szczęścia. A to jest doświadczenie zespołowe. Y, y, w takim sensie osobistego, ze, osobistej zespołowości. No nie daje szczęścia tylko i wyłącznie sam majątek. Tak? ja go mogę stracić? No i... No, no i czy nie, nie wiem, sama inteligencja, albo sama uroda, albo sama... To, to działa w zespole. Jakby szczęście jest pe pewnym skut... Owocem, lepsze słowo, pewnej zespołowości, zespołowości osobowej, tak to, tak to spróbuję mądrze nazwać. Nie tylko jakby jako owoc, czy skutek poszczególnych takich cech czy, czy doświadczeń. Ale to jest bardzo um, też ewolucyjnie ugruntowane, dlatego, że wszystko wskazuje na to, że człowiek, żeby mógł się czuć szczęśliwy, musi zorientować się, w jakim środowisku żyje. No a zwykle jako ludzie żyjemy w środowisku innych ludzi, stąd też nawet są też takie badania, które to potwierdzają, ale my też intuicyjnie to wiemy. No, jeśli ja w środowisku altruistów będę egoistą, to mam małe szanse czucia się szczęśliwym. Więc ten kontekst, to współdziałanie, ta świadomość, co my mamy wspólnego ze sobą, jakie wspólne wartości my realizujemy, do czego my na co dzień razem dążymy, mało tego. Nie tylko właśnie w kwestii jakiejś idei, w kwestii tego takiego, jak to się mówi, najwyższego eudaimonistycznego poziomu szczęścia, ale nawet na tym poziomie takiej przyjemności. Weźmy pod uwagę wspólnie wykonywane czynności. Psychologowie i tam swój nos badawczy włożyli i okazuje się, że na przykład taniec wspólny, a taniec samotny. Gotowanie wspólne, a gotowanie samotne. Jedzenie wspólne, a jedzenie samotne zdecydowanie zmienia takie odczucie dobrostanu. Szczęścia, powiedzielibyśmy. To, co czynione wspólnie, nagle nadaje sens danej aktywności i nagle bardzo silnie motywuje do jej wykonywania i satysfakcjonuje z jej wykonywania. Więc dokładnie to, co mówisz, ten, tu się też to sprawdza, no, we wspólnocie. I zwróciłaś uwagę na jeszcze jeden element. Bo kiedy my mówimy o szczęściu, to myślimy o takim górnolotnym poziomie. Szczęście, coś takiego trochę nawet nieosiągalnego ten ideal. Takie. Ale to, co powiedziałaś, te proste elementy, gotowanie, wspólne bycie przy stole, niby prozaiczne rzeczy, takie bardzo przyziemne, ale w perspektywie są szczęściotwórcze, że znowu użyję takiego neologizmu. I czasem trochę jakby nie doceniamy tych drobiazgów, tych takich prozaicznych czynności, im, Zachowań jako właśnie szczęściotwórcze i dla mnie, i dla tego, z którym ten, ten prosty, prozaiczny czas przeżywam, tego doświadczam. Jedną z tajemnic szczęśliwego życia są nieustanne, maleńkie uczty. Tak, mnie to dwie rzeczy nasuwa: jedną, że czasami może nie doceniamy, dlatego że nie mogliśmy doświadczyć. I wtedy, jak tylko tak myślimy o tym, no, że mogę tam, nie wiem, ugotować z kimś obiad, a gotować mi się nie chce. Ale jak doświadczę tego, że jest tam pięciu znajomych, czy mama, babcia, ciocia i doświadczę, to wtedy zwykle okazuje się, że ta radość się generuje. Tak jak powiedziałeś, że to doświadczenie jest szczęściotwórcze. To jest jedna rzecz. Może czasami warto, tak, tak już jakby polecająco, może czasami warto spróbować, nawet jak rozumowo wydaje się, że to nie dla ciebie. Wejdź w te... Większą ilość ludzi i zróbcie coś razem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, mówiłeś o pieniądzach. I ja myślę, że w świecie, w którym żyjemy, w czasach, w których żyjemy, ucieczka od mówienia o stanie posiadania przy okazji mówienia o szczęściu nie powinna mieć miejsca. I tutaj chcę się odwołać do takiej znowu i, i koncepcji i badań, które myślę, jak się jest w takim wieku, w jakim my jesteśmy, tylko potwierdzają nasze doświadczenia. Tutaj też ta perspektywa czasowa się uruchamia. Otóż taki badacz o nazwisku Frank wymienił tak zwane dobra pozycjonujące, nie trudno się domyślić, dają ci pozycję społeczną, nie trudno się domyślić finanse, i dobra niepozycjonujące, wśród których do najważniejszych należy zdrowie, autonomia, środowisko, w którym się żyje, więzi społeczne, które się ma. No i teraz na dłuższą metę dobra, pozycjonujące, czyli te pieniądze czy pochodne, samochody, domy nad nie wiem, którym tam na, na wybrzeżu Mające. lazurowym, czy tak. To jest to, co yy, nie daje tego oczekiwanego, spodziewanego poczucia szczęścia. Natomiast te dobra niepozycjonujące Okazuje się, że jak możesz się czuć autonomiczny, jak jesteś zdrowy, jak masz dobre więzi z innymi, jak środowisko, w którym żyjesz, nie jest takie, że uniemożliwia ci to życie, to wtedy twoje poczucie szczęścia wzrasta. Oczywiście, przy jednym prostym zastrzeżeniu, które też wiemy, że jest konieczne: spełniony poziom minimum egzystencjalnego. Czyli to nie jest tak, że cierpisz głód że cierpisz chłód. No. I to jest dosyć oczywiste, ale to trzeba zaznaczyć. Jeśli ten poziom jest spełniony, że ty nie musisz się bać o swoje przeżycie, to wtedy nie te dobra pozycjonujące w dłuższej perspektywie czasowej, one cię mogą ucieszyć, ale to jest ta chwilowość. Natomiast w dłuższej perspektywie czasowej wydaje się, że warto zadbać o te niepozycjonujące. Jeśli ktoś się bogaci, może być szczęśliwszy od sąsiada. Ale szczęśliwy nie będzie. Pełna zgoda. I nie wiem, czy my nie w tym naszym życiu takim społecznym, jakim, jakbyśmy go nie nazwali. Właśnie bardziej większą wagę przywiązujemy do tych dóbr pozycjonujących jako źródła szczęścia, bo znowu teraz nam się tu, ten czas dzisiejszy jest najważniejszy, a trochę. Może nie lekceważymy, ale nie doceniamy tyb, tych dóbr niepozycjonujących w kontekście doświadczenia szczęścia, wracamy do czasu. To szczęście jest bardzo związane z czasem. To Doświadczenie szczęścia, e, tak rozumianego, nazwijmy to mocno czy głębiej, jest jednak związane z czasem, e, z tą przestrzenią czasową na, e, na, na dalej niż tylko dziś. Tak, bo ja sobie myślę, że to, do, do czego nas prowadzi ta rozmowa, pokazuje, że można być wielokrotnie radosnym, zadowolonym, ale to nie znaczy, że w dłuższej perspektywie to mi zapewni szczęście i można być długotrwale szczęśliwym, co nie znaczy, że to się ma przekładać na taką jakby maksymalizację przyjemności. Na ile dajemy się zmanipulować? Na ile wpędzamy się w pułapkę, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, a szczęście ja. jest coraz dalej? Zgodnie z tą. Piosenką Antyrin, tak. Pieniądze szczęście nie dają być może, lecz kufaleczek, stuweczek, daj Boże. Była kiedyś taka, e, taka piosenka. E, i, I myślę, że to jest e, pokusa dzisiejszego świata. E, zmaterializowanie. E, Jasne poczucie krótkotrwałego zadowolenia i szczęśliwości. Takiego szczęścia. Hmm. Nie wiem, jak to nazwać. Ja bym jednak nie używał tu słówka szczęścia. Zadowolenia. Jakiegoś takiego błogostanu. Nawet nie takiego, no dobra, e, mogę tam siam. E, z tym błogo byś musiał uważać, bo się z błogosławieństwem kojarzy. Nie wiem, czy to jest błogosławieństwo. Nie, nie taki błogosławieństwo w sensie no, ja takiego... Wiem. Tam, nie, 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 nie wiem, czy, czy tak. Boże drogi. Kiedy, kiedy przykład szczęścia, bycia szczęśliwym, to można mówić tylko jakby z własnego doświadczenia bardziej. Takiego szczęścia, które które którego, które, którego sami doświadczyliśmy. Szukam w pamięci jakiegoś momentu. Ja mógłbym powiedzieć tak, że dla mnie każdym, każdym momentem szczęścia byłoby się zawsze wyplon, ze wyjście z jakiegoś niepowodzenia takiego osobowego życiowego, jakiejś takiej własnej własnego doła, a, także kapłańskiego, a, to, 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 to mógłbym powiedzieć, że to było doświadczenie szczęścia. Choć wymagało no niezłych, nie, nie, nie niezłych doświadczeń, czyli zgody na te doświadczenia o tak. ale to w tej dłuższej perspektywie. Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. Jak, jak patrzymy na ten taki świat, w którym żyjemy, czyli głównie świat medialny, no, no bo to jest to, co nas otacza zewsząd, prawda? No to ten świat rządzi się swoimi prawami. Wiadomo, że tam no, chodzi o to, żeby media istniały, żeby zarabiały, żeby funkcjonowały. Żyjemy w świecie silnie zekonomizowanym, w związku z tym no, jak tam jest przedstawiane nasze szczęście? Kiedy jest szczęście? No, szczęście zwykle związane jest z posiadaniem właśnie pewnych dóbr, prawda? Masz samochód, masz dom, yy, możesz wyjechać, możesz się tam czymś pomalować, możesz się czegoś napić. I bardzo silnie patrzymy na ludzi, radosnych, na ludzi usatysfakcjonowanych w kontekście posiadanych przez nich dóbr. Więc trudno się dziwić, że my wszyscy też sobie zaczynamy w ten sposób myśleć, no bo to jest takie środowisko formatowania umysłu, że zaczynamy sobie myśleć, a tak, no, jakbym miała taką sukienkę, to bym była szczęśliwa. No tak, mm -hmm. jakbym y, mogła na wakacje do takiego miejsca jechać, to bym była szczęśliwa. No tak, jakbym mogła y, zjeść taki owoc, to bym była szczęśliwa. I my uczymy się, że to pojęcie szczęścia powinno być nierozerwalnie związane z posługiwaniem się no, pewnymi dobrami. I e, tak jak już powiedzieliśmy, na ten moment, jasne, zjedzenie czegoś dobrego, wyjechanie w piękne miejsce, e, pójście do jakiegoś klubu modnego, tak, na ten moment daje nam e, takie zadowolenie. Ale tutaj musimy się odwołać do e, i ludzkich doświadczeń, i badań, e, które mamy. Czy to też działa w tej dłuższej perspektywie czasowej? No i tak jak powiedzieliśmy, tam okazują się być ważniejsze te sposoby doświadczania, które już nie są tak mocno promowane, bo one nie muszą się wiązać z. Konkretnymi dobrami. To, że my przysiądziemy na y, progu i sobie porozmawiamy, to, że my właśnie, nie wiem, z gwoździa zupę ugotujemy, y, to, że jesteśmy zdrowi i y, nie myślimy o tym, żeby teraz sobie zmarszczki wygładzić, tylko po prostu jesteśmy na tyle zdrowi, żeby móc działać. I można by powiedzieć, że y, te y, dobra, które y, pomagają nam, y, są takim, takim narzędziem, żeby realizować te elementy szczęścia, które wiążą się z drugim człowiekiem. Czyli na przykład mam pieniądze, zrobię fajną kolację i cię zaproszę. No to one też mogą nam się przysłużyć do tego, żeby tego szczęścia doświadczyć. Nie się wydaje, że jak mówimy o tym, czy jakoś tam w mediach uczeni jesteśmy tego, co nam powinno dawać szczęście, jak to szczęście osiągać, no to musimy sobie uświadomić, jak my wykorzystujemy to, czego jesteśmy uczeni w dużej mierze? Czy jest rzeczywiście recepta na szczęście? Pani jako psycholog może nam dać taką receptę? Jest tyleż kursów szczęścia szczęście w rodzinie, szczęście zawodowe. No one się nie wykluczają wzajemnie, bo szczęście w rodzinie, szczęście zawodowe, one mogą się kumulować i tworzyć taki główny nurt szczęścia. Gdybym miała iść tym takim tropem psychologicznym, no to najpierw chciałabym wiedzieć, czym dla danej osoby jest szczęście i jak szczęście, pewnie statystycznie trzeba by do tego podejść, jest rozumiane w środowisku, w którym ona żyje. Bo zgodnie z tym, o czym wcześniej powiedzieliśmy, Jakżeś wszedł między wrony, musisz krakać tak jak one, i to trochę się też stosuje do tego, że Twoje szczęście w dużej mierze jest takim szczęściem, jak rozumieją ludzie wokół Ciebie. No bo wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że kupujemy sobie samochód super, taki, który uważaliśmy, że nas uszczęśliwi. I teraz wjeżdżamy tym samochodem w grono swoich znajomych, bliższych i dalszych, czy w społeczeństwo, a oni nam zadają pytanie a co ostatnio fajnego czytałeś? I my tak, jak czytałem? Przecież patrzcie, jakim autem przyjechałem. A oni mówią, no dobra, no przyjechałeś autem, a czytałeś coś fajnego ostatnio? To pokazuje, że jednak to nasze zadowolenie, ta nasza satysfakcja, to ten nasz sposób wartościowania są bardzo mocno osadzone w środowisku, w którym żyjemy. Muszę tak włożyć kij w mrowisko. Nie do końca bym się zgodził z tym, że poczucie szczęścia jest jakby pochodną, że jak wejdziesz między wrony, to kracz tak jak ona. To byłoby bardzo ryzykowne, bo bardzo często jest też tak, że my oceniając po zewnętrznym wyglądzie, posiadaniu, mój kurtka, szczęśliwy człowiek, ja bym też tak chciał, ale nie wiem, czy gdybyśmy mieli. Zainwestować to, co ten człowiek, w sensie wiem, pracy, jakiejkolwiek mhm. tych, czy po pierwsze chcielibyśmy, potrafilibyśmy i czy nam też by to dało taki poziom szczęścia, jaki my oglądamy, przyglądając się temu człowiekowi. E, to jest bardzo złudne. My trochę patrzymy z zazdrością, uznając, że to jest szczęście, ale wcale nie znaczy, że ten, którego tak opisujemy, czy tak czytamy jako szczęśliwego, tak naprawdę z tym, co posiada, co ma, czym nam imponuje, jest szczęśliwy. Mnie się czasem zdaje, że żeby być szczęśliwym, to trzeba jednak być trochę pod prąd. Że szczęście to jest wierność sobie, swojej wierze, swoim wartościom, Wychowaniu, nawet korzeniom, z których wyrośliśmy, taka wierność e, zasadom, nie wiem jak to jeszcze inaczej nazwać. To dla mnie jest taki fundament szczęścia. Jeśli tak naprawdę chcesz być szczęśliwy, bądź wierny sobie. Czy jesteśmy w stanie żyć obietnicą szczęścia w momencie, gdy cały czas patrzymy wstecz, rozpamiętujemy przeszłość? Ale dla mnie to nie są tożsame rzeczy, bo życie przeszłością nie musi oznaczać widzenia samych negatywnych stron. Życie przeszłością może mnie po prostu i tak jest, nawet nieświadomie, uczyć tego, co mam omijać, a w co mam wchodzić. I ja sobie nie wyobrażam, żeby bez przeszłości można było. W ogóle tworzyć obietnicę, bo z czego ona miałaby się wziąć. Więc yy, to spojrzenie wstecz dla doświadczania szczęścia jest konieczne, żeby mieć taki ogląd, żeby mieć taką, yy, takie rozeznanie w tym, no, chociażby to, o czym mówiliśmy wcześniej, czy na przykład to, co dawało mi chwilową przyjemność, czy w dłuższej perspektywie okazało się mnie uszczęśliwiać. Zadowolenie z całości życia jest zadowoleniem nie tylko z tego, co jest, ale także z tego, co było i co będzie. Nie tylko z teraźniejszości, ale także z przeszłości i przyszłości. Poczucie szczęścia obejmuje nie tylko dodatni stan obecny, ale także dodatnią ocenę przyszłości. I dodatnie wnioski na przyszłość. Bo jeszcze bym nawiązała do tego, o czym ty mówiłeś o tym niebezpieczeństwie krakania, tak jak te inne wrony. Że oczywiście możemy tutaj taki najprostszy przykład. Jeśli inni y, mają jakiś bardzo fajny środek halucynogenny i y, bardzo im dobrze służy, i ja wchodzę w to i mówię: Kurczę, ale jest super. Tak, na ten moment jest super i tutaj nam się przydaje to rozdzielanie tych poziomów szczęścia. Na ten moment jest super, ja weszłam między nich, mam wspólnotę przecież, przecież jesteśmy razem, wszyscy tam dajemy równo, prawda? I jest świetnie. No i fajnie by było właśnie móc odwołać się do przeszłości i za kilka tygodni, miesięcy, lat zastanowić się nad tym, czy to był przyczynek do mojego poczucia szczęścia. Czy to może budować, czy ja mogę na tej podstawie tworzyć sobie jakąś wizję szczęścia w przyszłości? Więc to odwołanie się do przeszłości, moim zdaniem, jest konieczne. A czy jest to ryzykowne, bo może nie dojść do takiej refleksji? Może być za późno? Ale zawsze mamy okazję na, tą, na taką refleksję. To, czy do niej, czy pójdziemy w tym tropem, czy nie, to już zależy od nas. Ale jest jeszcze jeden element. Była mowa o obietnicy szczęścia. A jasne, że z punktu widzenia ludzi wierzących mamy obietnicę szczęścia na zawsze. Można w to wierzyć, czy nie wierzyć, ale to mnie się podoba, to zdanie, które gdzieś usłyszałem, że wszystko, co najpiękniejsze, jest dopiero przed nami. Czy tak naprawdę szczęście to pełne jest dopiero przed nami. I odnosząc się do tej. Takiej rzeczywistości pośmiertnej, zachowując chociażby tylko taki element też przyziemności. Nie wiem, czy dla wielu tych, którzy już odeszli od nas, nie byłoby doświadczeniem, a wierzę w to, że są w stanie to usłyszeć, jeśli my stanąwszy przy ich grobie, powiemy: To był dobry człowiek. To był dobry profesor. Dzięki niemu Dzięki, mogłam być szczęśliwa. Prawda? No. no, ale co jeśli nie wierzymy? To jeśli doktor. nie wierzymy, to już mówię. To y, bardzo pięknie nam się spina to. Jest możliwość doświadczania szczęścia drogi i szczęścia celu. I jeśli y, nie chcemy wydłużać sobie tego horyzontu poza y, moment śmierci. Mówiąc prosto, jeśli nie wierzymy w to, że po śmierci cokolwiek jest, to będąc tutaj, mówimy sobie i możemy doświadczać tego, że jeśli w ogóle zakładamy, że istnieje coś takiego jak szczęście, to że to, o czym na samym początku mówiliśmy, że to jego drobne, codzienne przejawy, czyli ta droga ku temu wielkiemu szczęściu, sama może też być szczęście. Szczęście nie jest stacją, do której przyjeżdżasz, lecz sposobem podróżowania.